Cześć, 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 moi mili i moje miłe. Witam Was w dzisiejszym odcinku o niesamowitej gwieździe kina światowego, Hugh Grant. Chyba jest najlepszym przykładem tego, że jednak kobiety kochają drani. Ups, no może poleciałam nieco za bardzo. Pozostańmy na początek przy określeniu, że lubię łobuzów, a łobuzem na pewno jest ten aktor. I ma niewątpliwie w sobie to tajemnicze coś, o czym tak dużo się mówi i potrafi to wykorzystać i w życiu, i na ekranie, jak się dzisiaj przekonacie. Takie role jak w Czterech Weselach i Pogrzebie, w Notting Hill czy w Bridget Jones sprawiły, że znalazł się w gronie najpopularniejszych światowych aktorów, kojarzących się jednak głównie z komediami romantycznymi. Jak to możliwe, że jest aż tak rozczulający, że jego wieloletnia partnerka wybaczyła mu jeden z największych skandali obyczajowych w historii światowego show biznesu? Czemu matki jego dzieci czekały na to, którą z nich wybierze? I no, nie przeszkadzało im to, że dzieci na świecie pojawiały się u nich właściwie na zmianę? A on ciągle nie mógł tej decyzji podjąć? Dlaczego już nie bardzo chce grać w filmach i jak dzisiaj wygląda jego życie? Zdradzę Wam dzisiaj i dodam, że jeśli kochacie komedie romantyczne, to ten odcinek jest zdecydowanie dla Was. Opowiem przecież o królu komedii tego typu. Ale jeśli naprawdę tak jest, to mam dla Was też pewną bardzo ważną rekomendację. Bo przed nami kolejna odsłona Kina na obcasach w Multikinie. Bo już 4 marca można zobaczyć premierowo film Tylko nie ty, który jest z jednej strony klasycznym filmem takiego gatunku, ale z drugiej strony oceniany jest jako jedna z lepszych tego typu produkcji ostatnich lat, bo jak dobrze wiecie, wśród komedii romantycznych akurat w tym temacie bywało różnie. Natomiast Tylko nie ty reprezentuje poziom tych lepszych produkcji właśnie z kategorii komedia romantyczna, czyli jest miło, zabawnie i wzruszająco. A przy okazji, tak jak już Wam kiedyś wspominałam, kino na obcasach to także niesamowita okazja, by otrzymać wiele prezentów od Multikina, które, uwaga, otrzymuje każdy, kto wybierze się do kina, a wśród tych prezentów są chociażby bony o wartości 50 zł na zakupy w e-obuwie, vouchery do salonowani Kruk, kody rabatowe na zakup kawy Lavazza, czy do sieci Euro RTV AGD, albo też miesięczny dostęp do Storytel zupełnie za darmo. Wszystko zależy od tego, co Wam się, że tak powiem, wylosuje. No i cóż, wszystko wskazuje na to, że w najbliższy poniedziałek czeka nas prawdziwie kobieca rozrywka, choć oczywiście nie tylko dla pań zarezerwowana. Ja się oczywiście wybieram, a jeśli i Wy macie ochotę, to zerknijcie proszę w link, który Wam zostawiam w opisie i pierwszym komentarzu. A teraz Hugh Grant na zachętę. Hugh Grant jest brytyjskim aktorem. Urodził się 9 września 1960 roku. Jego matka była nauczycielką, a ojciec artystą i sprzedawcą dywanów. Dobrze, że nie tureckim i wąsatym. Kiedyś miałam taki dowcip, który mówiłam mojej siostrzenicy, że jeśli nie będziesz grzeczna, w przyszłym życiu będziesz tureckim wąsatym sprzedawcą dywanów. Hugh ma także starszego brata Jamesa. Sam w młodości raczej zanosił się na sportowca niż na artystę, bo pasjami uprawiał krykiet i piłkę nożną, którą pasjonuje się do dzisiaj. Studiował jednak literaturę, ponoć jest to jego konik i nawet dzisiaj Wam powiem, jak traktuje ludzi, którzy nie kumają takich insajderskich dowcipów z dziedziny literatury. Ale to pod koniec. Podyplomowo na Oksfordzie studiował także historię sztuki. Ale jeśli chodzi o życie zawodowe, to rozpoczął raczej od pracy kreatywnej. Pisał bowiem teksty do reklamówek telewizyjnych. Ale już wtedy zaczął występować z brytyjską grupą komediową i tutaj chyba zrodził się pomysł na to, by jednak może zostać aktorem. Jak sam przyznał jakiś czas temu, już dłuższy, w rozmowie z jednym z portali brytyjskich, został aktorem, bo bardzo się w życiu nudził. Jednak początkowo nie szło mu wcale dobrze. Obsadzany był w epizodycznych rolach, raczej drugoplanowa to był już wielki sukces. Sam potem mówił, że tak naprawdę dla każdego, kto został aktorem, a potem gra marchewkę w reklamie, chyba nie ma większego horroru życiowego. Ale potem okazał się dla niego przełomowym film Maurycy z 1987 roku. Ta rola przyniosła mu po raz pierwszy uznanie i nagrody. Sukces ten zaowocował kolejnymi propozycjami. Mogliśmy go więc zobaczyć w Brzasku, Wielkim Człowieku, Syrenach i Okruchach Dnia.
Wystąpił także u Romana Polańskiego w erotycznym dramacie Gorzkie Gody. Do 1994 roku natomiast miał na swoim koncie 20 już takich bardziej znaczących ról, co świadczy o tym, że rozkręciło się, drodzy Państwo, ale dopiero później nastała właściwie euforia związana z Hugh Grantem, szczególnie wśród żeńskiej części publiczności. Zanim jednak o tym opowiem, zdradzę Wam, jak wyglądał pierwszy poważny związek w życiu Hugh, bo w latach 1987 do 2000 roku był związany z aktorką Liz Hurley. I właśnie wtedy, kiedy zaczynali być razem, nie mieli właściwie nic i bardzo się wspierali. Byli dwójką początkujących aktorów. Zaczynaliśmy razem od zera, przebrnęliśmy przez okropne lata, kiedy żadne z nas nie miało pracy, mieszkaliśmy w malutkim mieszkaniu. Te doświadczenia nas ze sobą scaliły, mówił aktor. Później, kiedy Hugh zaczął odnosić wielkie sukcesy, ten związek stał się medialny, bardzo duże budził zainteresowanie i ogromne zainteresowanie też budził później jego rozpad. Ale w międzyczasie wydarzyło się coś, co właściwie sprawiło, że wszyscy interesowali się, jak to właściwie między nimi jest. Para oprócz tego, że sporo występowała, bo jego partnerka zaczęła być wziętą aktorką, założyła także wspólnie firmę producencką. Ale właśnie w mediach wybuchł skandal, który okazał się być jednym z największych w historii show biznesu, skandalem obyczajowym z udziałem bardzo popularnego aktora. A w latach 90. w ogóle było to coś bardzo obrazoburczego. O czym mowa? W 1995 roku Grant został zatrzymany przez policję za publiczne uprawianie seksu oralnego z prostytutką. Wyszedł z aresztu za kaucją, która wynosiła 250 tysięcy dolarów. Potem wydał oświadczenie. Zeszłej nocy zrobiłem coś kompletnie wariackiego. Skrzywdziłem ludzi, których kocham i zawstydziłem tych, z którymi pracuję. Za obie rzeczy jest mi niewypowiedzianie przykro. Aktor został także skazany na 1000 dolarów grzywny i 2-letni nadzór sądowy. Jak się domyślacie, wszyscy śledzili Hugh Granta i zastanawiali się, co teraz będzie z jego związkiem. Wszyscy wieszczyli rychły rozpad tego uczucia, ale nic takiego się nie stało. Choć komentarze były jednoznaczne, mówiące o tym, jak on mógł to zrobić biednej Liz. Jest jednak jakaś pozytywna historia w tym wszystkim. Otóż ta prostytutka, która również była jakąś częścią tego skandalu, pojawiła się w mediach i oczywiście za bardzo wielkie pieniądze opowiedziała, jak to było z jej perspektywy. Kiedy tylko mnie zobaczył i wziął do swojego auta, powiedział, że chce uprawiać z czarnoskórą kobietą, to było jego marzenie od zawsze, opowiadała. A w 2007 roku ponownie udzieliła wywiadu, w którym powiedziała, że ten skandal pomógł jej wyjść z tej matni, w której tkwiła. Dzięki pieniądzom, które zarobiła za to, że udzieliła tego wywiadu, przestała się prostytuować. Wszystko skończyło się dla mnie pozytywnie. Zarobiłam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby przestać sprzedawać się na ulicy. Posłałam swoje dzieci do prywatnej szkoły. Mogę wręcz powiedzieć, że zostałam pobłogosławiona, mogąc wyrwać się z tego parszywego życia, zaznaczyła. Hugh Grant w końcu i tak rozstał się z Liz. A miało to miejsce na początku 2000 roku i nie miało nic wspólnego z tym skandalem oficjalnie. Ponoć para rozjechała się w oczekiwaniach. Liz chciała już stabilizacji, dzieci, a Hugh Grant w ogóle jeszcze o tym nie myślał. Sama Liz 2 lata później co prawda została matką, ale ojciec jej dziecka nie poczuwał się do odpowiedzialności, za to do tej niejako poczuwał się Hugh Grant, który zresztą został ojcem chrzestnym jej dziecka. Przeszliśmy razem bardzo dużo, nie mam z Hugh żadnych relacji uczuciowych od ponad 20 lat, ale nieustannie rozmawiam z nim na temat aktorstwa i słucham jego rad, mówiła nie tak dawno w wywiadzie dla People. Po latach również i aktor wrócił do tego skandalu, przyznając, że na ten skandaliczny krok zdecydował się, bo miał po prostu zły nastrój. Byłem na pokazie 10 miesięcy, to był pierwszy film w Hollywood i właśnie go obejrzałem. Premiera miała być za tydzień czy za dwa i szczerze miałem co do tego złe przeczucia. Wszyscy byli wspaniali, ale ja wypadłem okropnie. Nie byłem w dobrym nastroju po obejrzeniu i trochę za dużo wypiłem, usprawiedliwiał się. No ale właśnie wróćmy do tej kariery stricte. Tak jak Wam powiedziałam, przełomowy był film 4 Wesela i Pogrzeb. Za tę rolę otrzymał Złoty Glob, BAFTA i inne nagrody. No i właśnie wtedy tak zapadł w pamięć jako czarujący amant, że wpadł do szuflady i już właściwie długo z niej nie wyjdzie, o ile kiedykolwiek w ogóle. Potem wystąpił w Rozważnej i Romantycznej, 9 miesiącach, a także Nothing Hill. Ta szuflada jednak wcale mu do końca nie przeszkadzała. Sam z rozbrajającą szczerością przyznawał.
Występuję w komediach, bo tak naprawdę tylko to potrafię robić dobrze. Nie mam predyspozycji, by występować w dramatach. W 2000 roku pojawił się w dzienniku Bridget Jones, który okazał się być kolejnym hitem. A aktor zdecydował się także na występ w drugiej części tej historii. Od czasu rozstania ze stałą partnerką wdawał się w liczne romanse. Na swoim koncie miał takie m.in. z Sandrą Bullock, Drew Barrymore. W 2011 roku poznał Chinkę, Ting Lang Hang. I jeszcze w tym samym roku urodziła im się córka. Para rozstała się w 2012 roku, a aktor niedługo leczył swoje złamane serce, bo związał się z 18 lat młodszą szwedzką prezenterką, która jeszcze tego samego roku urodziła mu syna Johna. I właśnie tutaj tak naprawdę następuje ten moment, kiedy Hugh Grant wpadał z jednego związku w drugi i mówię tu o tych dwóch ostatnich, o których Wam opowiedziałam. Nie mógł się chyba zdecydować, z którą kobietą chce być, mimo że z obiema miał już dzieci. I tak, w 2013 roku Hong urodziła mu kolejne dziecko, a w 2015 roku następne urodziła mu Szwedka. Ale ostatecznie Hugh zdecydował się być właśnie z nią i w 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu, co było nie mniejszym zaskoczeniem niż chyba ten skandal z jego udziałem, z tego powodu, że wcześniej wypowiadał się wielokrotnie na temat tego, jak bardzo instytucja małżeństwa nie jest dla niego. Mówił, że widział wiele nieudanych małżeństw i zawarcie związku małżeńskiego to wzajemne unieszczęśliwianie. W małżeństwie jest coś nieromantycznego, zamykamy się na nowe emocje. Mówił niejako otwarcie, mówiąc, że generalnie no nie planuje chyba właśnie zamykać się na jedną osobę, no bo do tego się to sprowadza. Ale nagle stwierdził, że dojrzał do tego, by się ożenić i stwierdził, że żałuje nawet, że tak późno to zrobił. Powinienem było żenić się wcześniej, mam wspaniałą żonę, kocham ją, mam wielkie szczęście, mówił w amerykańskim programie Today. Ale co ciekawe, przyznawał, że jego żona po prostu różniła się bardzo od kobiet, które spotykał na swojej drodze. Przede wszystkim nie była jego fanką. Opowiadał, że kiedy on ogląda w domu Rzymskie Wakacje czy Dźwięki Muzyki, ona nie może oderwać się od filmów gangsterskich i filmów akcji. A filmy, w których on występuje, uważa po prostu za nudne. Hugh też nie ukrywał, że ojcostwo w dojrzałym wieku bardzo go zmieniło. Przyznawał, że po prostu od czasu, kiedy na świecie są jego dzieci, czuje się lepszą osobą. Mówił, że w kwestii rodzicielstwa bardzo przypomina też swoją matkę, bo głównie z dzieciakami śmieszkuje, wygłupia się. Nie jestem pewny, czy mają z tego frajdę, bo przez połowę czasu wywracają oczami, stwierdził jednak. A jego żona w wywiadach mówiła, jest czarującym tatą, naprawdę słodkim. Posiadanie dzieci przemieniło go ze skrajnie nieszczęśliwej osoby w przeciętnie niezadowolonego człowieka. To go poprawiło, zmienił się na lepsze. No i jak Wam się podoba ten opis? No właśnie Hugh jest nieco zgorzkniały i o tym wie chyba każdy, kto z nim rozmawiał, bo nie ukrywa tego w ogóle, ma bardzo sarkastyczne poczucie humoru i generalnie jest takim facetem, którego jeśli kochać, to trochę przez łzy. Sama mówi jednak, że akurat rodzina może na niego zawsze liczyć, bo cholernie miło ją mieć. To cytat. Każdy, kto ma małe dziecko, przyzna, że to zarazem najgorszy i najlepszy okres w życiu. Kiedy w praktyce się z tym zmagasz, na przykład na kacu, wdepniesz w kolejną zepsutą zabawkę, to jest okropnie. Ale kiedy oglądasz te wszystkie zdjęcia w telefonie, myślisz sobie, och, jestem ekstremalnie szczęśliwy, to bardzo miłe. Chciałabym, by moim największym problemem macierzyńskim, rodzicielskim w ogóle, moim i mojego męża, było to, żeby na kacu wdepnąć w zabawkę. No nie zdarzyło mi się, ale generalnie zresztą się zgadzam. W międzyczasie wystąpił w 3 produkcjach. Był sobie chłopiec, 2 tygodnie na miłość i to właśnie miłość. I oczywiście wszystkie prawie zostały świetnie przyjęte, a to właśnie miłość nawet jest w sumie filmem kultowym. A na planach, no oczywiście zanim został mężem, miejmy nadzieję, uwodził nie tylko swoje partnerki, ale także całą ekipę. Sarah Jessica Parker wspominała, Hugh zawsze jest wygadany, a jednocześnie szarmancki i mądry. Robi naprawdę duże wrażenie. Zawsze stara się zapamiętać imię każdego członka ekipy. To wyjątkowo uroczy facet. Mogę powiedzieć, że jest moim ulubionym filmowym partnerem, powiedziała, stojąc nieco w opozycji do tego, co ja Wam do tej pory mówiłam o nim, że raczej właśnie taka dość skomplikowana postać. W kolejnych latach Hugh zagrał Prosto w serce, słyszeliście o Morganach, Atlasie chmur, Scenariuszu na miłość czy Kryptonim Uncle. Ale przyznał, że to był okres, kiedy zmagał się z czymś,
czymś na kształt wypalenia zawodowego i to takiego grubego. I to wszystko wyszło po filmie Czy słyszeliście o Morganach, który okazał się być niesamowitą klapą. Niedługo po tym filmie nabawiłem się paskudnej postawy i to negatywne nastawienie utrzymywało się przez dłuższy czas. Miałem po prostu dość. I tak Hugh Grant zniknął na parę dobrych lat. Na tamtym etapie to nie ja zrezygnowałem z Hollywood, tylko Hollywood zrezygnowało ze mnie, bo zrobiłem taką klapę tym filmem. Niezależnie od tego, czy chciałem, czy nie, dni bycia bardzo dobrze opłacanym bohaterem głównym skończyły się błyskawicznie. Ale jak sam mówił, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To było trochę zawstydzające, ale dało mi możliwość zajęcia się innymi rzeczami w życiu. Kiedy miałem okres intensywnego politykowania i przez fascynujących parę lat walczyłem o reformę prasy, wspominał. Nawet chciał się zająć polityką, ale stwierdził, że kiedy się nią zajmie tak na poważnie, to przestanie mieć aż taki wpływ na nią, w dużym skrócie, jak mógł to robić z zewnątrz, więc ostatecznie zdecydował się nie. I jeśli chodzi o jego granie, ta przerwa i ta cała sytuacja też mu dobrze zrobiła, bo kiedy wrócił już przed kamerę, okazało się, że zrobiło się dużo bardziej interesująco i różnorodnie. Sam stwierdził w wywiadzie, że stał się stary, brzydki i gruby, więc role w komediach romantycznych to już nie jest dla niego. I dzięki temu marginalnie mniej sam siebie nienawidzi. W 2020 roku dołączył do obsady serialu na HBO od nowa, a jeśli ma wolny czas, to uwielbia także grać w golfa i oglądać piłkę nożną. I chociaż wiele mu się wybacza, aktor był w ogniu krytyki po wielu wywiadach, których udzielał, szczególnie po tym, którego udzielił na zeszłorocznej gali Oscarów. Ashley Graham chyba też żałowała, że z nim rozmawiała. Był dla niej średnio miły. Ona była miła, dość sprawnie przeprowadzała ten wywiad. No i zadała mu kilka pytań. On nie bardzo chciał odpowiadać. Zapytała go m.in. o ostatni film, w którym grał. On powiedział, że był tam 3 sekundy, więc w sumie... Zapytała go, co ma na sobie, bo wiadomo, że Oscary to też przecież święto mody. On powiedział, że garnitur. A wszystko dlatego chyba, że on powiedział na pytanie, jak się czuje na gali Oscarów, że to jest takie Vanity Fair. Czyli właśnie nawiązując do literatury, targowisko próżności. A Ashley tego niestety nie zrozumiała i myślała, że on mówi o afterparty, które organizuje magazyn Vanity Fair. I on przez to stwierdził chyba, że trochę się skompromitowała, przez co jest usprawiedliwiony, by potraktować ją jak idiotkę. No można interpretować to różnie, ludzie właśnie z jednej strony strasznie go za to zjechali, gratulując Ashley tego, że ona w ogóle wytrzymała ten wywiad i nadal była miła. Inni mówili, że jako dziennikarka, choć no na co dzień jest modelką, tak, powinna się lepiej przygotować do rozmowy. No na usprawiedliwienie powiem, że pewnie taka Ashley mogła mieć z jednej strony rozpiskę, z kim będzie rozmawiać, a z drugiej strony wydaje mi się, no nie wiem, no ja nie byłam na Oscarach, tylko na jakichś polskich kotletach tak zwanych, ale że to jest taka trochę łapanka. Kto akurat ma chwilę, tego organizator przyprowadzi do zrobienia takiego wywiadu, więc no nie zawsze jesteś w stanie się przygotować ze wszystkiego. No a już taka wiedza ogólna o świecie, oczywiście to już jest też coś, co się albo ma, albo nie. Pytanie, jak to świadczy o kimś, kto w dany sposób traktuje drugą osobę. Zostawiam to już oczywiście Wam pod ocenę. A obecnie Hugh mówi, że jest prawie gotowy, by zakończyć swoją karierę i nadal nienawidzi grać w filmach. Nie mam zbytniego zapału do aktorstwa, dlatego nie pracuję dużo, ale nadal lubię parę aspektów aktorstwa. Podoba mi się przyjacielska atmosfera, jaką tworzy się na planie pomiędzy ludźmi, z którymi pracuję. Ale tak naprawdę to nie kocham stania przed kamerą. Praktycznie już z tym skończyłem, tylko czasami łaskoczę moją fantazję. A kiedy promował film Łąka, który ostatnio wyszedł, gdzie grał tego małego Umpa Lumpa, to znowu wywołał skandal, bo powiedział, że w ogóle strasznie się męczył, nie podobało mu się i nie lubił tego grać. Było to o tyle ciekawe, że grał on na green screenie, na takiej zielonej taśmie, gdzie się później wszystko podłożyło. Nie wiedział, czy będzie grał ciałem, czy tylko ma grać twarzą, więc grał wszystkim, a potem jego ciało zostało wycięte, więc właściwie została tylko mimika. Robiłem wokół tego straszny raban, przyznał. Nie mógłbym tego chyba już bardziej nienawidzić, odpowiedział. Nienawidzę teraz robić filmów, ale cóż, mam dużo dzieci i potrzebuję pieniędzy,
Powiedział z rozbrajającą szczerością ojciec piątki dzieci. Jak więc widzicie, nadzieja na to, że zobaczymy Hugh Granta jeszcze w jakiejś komedii romantycznej jest, szanse nie są może wielkie, ale chyba zależy od tego, kto dobrze zapłaci. No ale jeżeli Hugh Grant do tej pory jakoś bez przekonania to robił, czyli grał, a wychodziło jak wychodziło, no to może w tym szaleństwie jest metoda. W każdym razie, czy go zobaczymy jeszcze w jakimś romansidle, nie wiadomo. Jeśli wy jednak niezależnie od tego kochacie komedie romantyczne, to nie zapomnijcie o kinie na obcasach, multikinie, które wam dzisiaj polecałam. Poza seansem Tylko nie ty, jak już również mówiłam, czekają na was liczne atrakcje od multikina. Więc jeszcze raz zachęcam was, byście zapoznali się z linkiem, który zostawiam wam w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu i byście w poniedziałek spędzili wieczór naprawdę miło, przyjemnie i niezobowiązująco zarazem. Brzmi całkiem nieźle, jest duża szansa, że nikt was sarkastycznie nie potraktuje, jak mógłby to zrobić bohater dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, czy wiedzieliście, że Hugh Grant jest tak niejednowymiarową postacią. Dajcie też znać, o kim chcielibyście kolejny odcinek. Liczę na jakieś gwiazdy Hollywood, których życiorysy chętnie wam przedstawię, więc dawajcie do komentarzy. Tam się spotykamy i oczywiście do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło, cześć!